Cześć wam, dzisiaj mam jest Wiz, wizualnie ze mną jest Kina Czema, Kina Wand. Hello! Tu Wand. Okej, okay. Na czym teraz skończyłem? Tak, jesteśmy na VVV, jeżeli możecie... Kina, czekaj, podejdź. Moja Azura wygląda mega. Jak... Tak, ale spójrzcie Alfons na to... Alfons zimowy. Tak, nie dość, że futerko wokół szyi, to jeszcze ja mam ten... skórzany pasek z klamerką na szyi. Po prostu, kto projektował... Wybierając tą zbroję, miałem inne naramy i byłem pewny, że futerko jest częścią naramienników. Jak ja ten zmieniłem naramy na to, co mam teraz, to było takie... Why? Czemu? Warum? Nie! I kojarzycie te babki, które tańczą kankana i tak kieckim podlatują? Zobaczcie, Wiza kieckę z tyłu jak biegnie. Przepraszam. Dance Revolution. O. Nie, dobra, nie do rytmu, ale... Tak. Co to tył twojej kiecki jest, wiesz? Dobra, lecimy do komandera. Czemu on ma buty takie nie pod kolor? Dobra, będę musiał to ogarnąć. Nie przygotował się na odcinek, nie. Nie, bo ja teraz nie widzę swoich butów. Ja kolorowałem, wszystko widziałem ok, ale przecież teraz nie widać butów podczas kolorowania. No tak. To jest właśnie to. No. Co? Aha, bo zaczęłaś mówić. Kontynuuj. Nie, bo chciałam się pochwalić tym, co przed chwilą miało miejsce. Słuchajcie, byliśmy wczoraj na Dungu, o którym wam jeszcze pewnie wspomnimy. Natomiast motyw taki, że sprzedaję dzisiaj, wbiłam do gry, mówię przed wejściem na VIF-owi, sprzedam sobie wszystko, co mam na Trading Poście, tak? Sprzedaję. W pewnym momencie dostaję cudowną informację o tym, że nie mogę sprzedawać, że sprzedaję zbyt wiele rzeczy naraz i że muszę poczekać chwilkę, zanim będę mogła sprzedać coś kolejnego. Ja to... Taki szok był trochę, bo w tym momencie poszła wiązanka. Tego wcześniej w Guild Warsie nie było. Nie było czegoś takiego, że blokuje nam się opcja sprzedawania, bo zbyt szybko sprzedajesz rzeczy. No jak ci poleci krapu na... Znowu mi się postać odwróciła i zaczęła się teleportować. Genialnie dzisiaj! W momencie, kiedy Kina odpaliła kamerę, to było moment, czekaj, telefon mi dzwoni. Nie, tu się odpalił mi się odcinek, który się gdzieś tam mulił. Ja zapomniałam o tym, że on się muli i wiesz. A, poszło. No okej. Okay. Jest nie, genialnie. Słuchajcie, żeby nie było, ja nie jestem fanką Avasta, ogólnie nie używam Avasta. Tyle, że po prostu musiałam coś ściągnąć, zanim zautoryzuję sobie Windowsa, bo są z tym problemy. Gdzie jest nędzy nasz komander? Teleportuj się do tej większej bazy. Bo oczywiście niespodziewane! Tak, biegliśmy już ten. Yay! Loading screen! Tak. Dobra. Co my tam mieliśmy jeszcze pomarudzić? Aha, że z tym sprzedawaniem. Nie było czegoś takiego wcześniej w Guild Warsie. Jesteś na Dungu. Ale przyszedł cudowny patch, już jest! Tak. A właśnie ci maili nie podbijam, to czekaj. I tak nie musisz, bo mam zapełnioną skrzynkę, jeszcze ty minisy muszę wysłać. Bo też w tym patchu zmienili jedną rzecz. Do tej pory człowiek kupował sobie minisy. Inaczej, w pierwszej części Guild Warsa zbieranie minisów to była część endgame'u. Ludzie, którzy mieli za dużo hajsu, kupowali sobie minisy. Minisy się przypisywały do konta i później można było takiego przypisanego sprzedać, ale nie dostawało się za nie achievementów. I w dwójce, ku naszemu zdziwieniu, mojemu i Nemeczka, było tak, że kupujemy minisy, wrzucamy je do skrzynki, nabija nam się achievement. Daje Grzesiowi, jemu się nabija achievement. Zgłosiliśmy to jako błąd, po czym dostaliśmy poinformowanie od znajomych tam adminów. Czekajcie, za darmo im się nabija achievement, oni to zgłaszają. No co za... Znaczy nie, bo to dla nas był... Nie, przepraszam. Wbiliśmy sobie achievement i zgłosiliśmy, że jest taki błąd. To w tej kolejności było. Już nie myśląc mieliśmy o tym, że ktoś też mógłby sobie chcieć wbić taki achievement, ale nie, po co? Kieprzeniego i dostaliśmy świnie. Informacje od znajomych robiących w ArenaNet, że to znaczy nie takich znajomych na zasadzie, że mogą nam coś załatwić, nie? To raczej po prostu tyle błędu zgłaszałem, że już byłem na ty z gościami od błędów. I dostaliśmy od nich informację, że to działa tak jak powinno, że to nie jest błąd, że tak miało to działać, że wszystko jest ok. No to spoko. I teraz minęły 2 lata i co? I zmienili tak jak było w pierwszym Guild Warsie. Czyli nie wspomnę o tym, że przez pewien przypadek, niestety niezależny od chłopaków, ja tego nie zdążyłam wbić.
Bo już są teraz 300 minisów. Dostałem minisy w momencie, znaczy w dzień po tym, jak weszło to rozporządzenie. Tak, bo myśmy mieli wszystkie minisy, które i wiedzieliśmy, że to się zmienia i pisaliśmy do osoby, która ma te minisy, żeby podesłała nam je z powrotem, to znaczy oddała nam je, bo my je pożyczyliśmy, żeby ktoś mógł achievementa wbić żeby ta osoba oddała, żebyśmy mogli przekazać kinie, żeby kina też mogła wbić sobie achievementa, zanim to się zmieni. Tylko jest taki problem, że tych minisów jest od groma. Ich się nie da przerzucić mailami, bo to jest kilkaset maili w tym... Kilkaset? Kilkadziesiąt, tak? Z 50, 60, 70 maili. Lekką ręką licząc. Ta osoba musiała je wrzucić do skrzynki gildiowej, a po dojściu do gildii przez 3 dni nie można nic wrzucać do skrzynki. A ta osoba po prostu w pewien randomowy dzień sobie wyszła z gildii, tak o tak. O. Tak, i nam się nie udało tego później wbić, złapać i kina dostała minisy dzień po tym. Więc kina ma teraz część moich minisów, po prostu trzyma sobie, żeby móc z nimi jednego chodzić. O kurwa, zerk. Tak bardzo w dupie. Dobra, ale może jakieś kile wpadną? Dobijajcie, dobijajcie tam, dobijajcie. Jak postać klatki? Na F1 nie załapała 11, tylko... What the fuck? Nie no, fajnie, jakieś kile mi wbija? Coś tam jest? Uwielbiam to straszenie Nekrusów w tym momencie. No, więc... coś tak, ten? W kwestii... Pamiętaj, że chodzisz z Nekrusem. Tak. Odnośnie klatek kina powiedziała 11. Jeden. Mam jedną klatkę na sekundę i ja po prostu wiem, co się powinno dziać, więc robię ataki i wejdy, próbując wbijać rzeczy, nie wiedząc, gdzie one tak naprawdę są. I'm so awesome! O, wbiło mi tego Defendera. Nice. Wygraliśmy tę bitwę. Ogólnie kinie chyba nic nie wbiło ze względu na to, że chociaż widzieliście, że zabijałam. A nie, czekaj, była Defendera, nawet nie mam pokazanego, ale Defendera mi nie, kurwa, nie wbiło. To znaczy, jak wbijesz całego, to ci wyskoczy poinformowanie. Tak, ale... tak, tylko że u mnie jest kwestia tego, że jestem na 49 levelu, ja mam bronię na level 40, zbroję mam na 35, ale na razie jej nie zmieniam, bo... Moja Asura w tej zbroi wygląda przeepik. I tak bym chciała, aby wyglądała. Także... No. Czekaj, z ciekawości se... No jest prześliczna, no musicie przyznać. I ten Celestial w ogóle... Słuchajcie, to myślę, że Grzesiu się nie obrazi, jeżeli... Ile mi brakuje? 2 kili, no. W pizdu. Bi, bo tu wyskakują co chwilę, próbując coś zdziałać, a nic nie mogą zdziałać, ale... Okej, ale my to dostaniemy, bo oni są teraz z tych arrow kartów walą nam. Ale Dilly Dodgera mi wbiło. Tyle obszarować na ziemię. Już to ja mam dopiero 6%. Dlaczego ludzie nie rezają i nie biegną od tego? Już by byli tutaj. No tak nie do końca by już tu byli. Myślę, że czekają, aż wygramy i my ich rezniemy. A my tego nie wygramy. No, gdzie tam no leżysz? Shit. Ale Defender. Tak, postawiło cię od killa, więc powinnaś teraz... Nie, postawili mnie ludzie. Znaczy nie, no rezali cię, ale tak. Ten, ktoś killnął i cię tak... Tak. Albo ja mam takiego laga, że nie widziałem po prostu, jak dużo masz życia, no. Nie, goś zabili, bo Defendera mi wbiła. Powiem ci, dobra, nieważne. O czym to my mówiliśmy? Tak ogólnie. Zmienił się całkiem temat, ale spokojnie. Znaczy narzekaliśmy na minisy. A. O kurde. I teraz jest minisy tak jak zgłaszaliśmy, jako że to jest błąd, więc jesteśmy wnerwieni, bo albo niech się zdecydują, to był błąd, czy to nie był błąd. Bo jeżeli mam oficjalnego maila od ArenaNet, że to nie jest błąd, że działa tak jak powinno, a potem po 2 latach to zmieniają, jako wprowadzenie nowego feature, to jest takie nowomodne polskie słowo, tak mnie wnerwia, jak ktoś mówi feature. No ale spoko. Dlaczego feature? Feature. Feature king. Jeżeli ktoś nie wie, kto to był Fisher King, to ten. To współczuję. Tak. Ale nawet by pasowało, tak? W formie nawet tego.
Ja chciałem powiedzieć przenośnie, słowo mi teraz uciekło. Metafory. W formie metafory. Fisher King a la Feature King. W Guild Warsie Feature. O, dobra, kurwa, zjadą nas teraz. No, teraz nas zjadą na 150 000%. No, wyskoczyli, zobaczyli, oni buffów mają na sobie, bo oni tam postawili żarcie, postawili ten... Ale kile wpadają, jeee! Yeah! Nie, cięcy są, wybitnie cięcy są. Przecież oni powinni nas zjechać zaraz po wyjściu. Wiesz, zależy komu kile wpadają. Jak ktoś ma sprzęt, to mu wpadają, jak ktoś ma 80 od wczoraj w ogóle. Możesz tych widzów gratulować. I ta zbroja, yeah! Moja ostatnia postać na 80 i teraz jak będę kiedykolwiek w przyszłości coś levelował, to na scrollach i na książkach. Nie zamierzam wbijać, bo ja bardzo lubiłem robić alty, jestem altoholikiem, zawsze robię alty i je leveluję. Mam, nie wiem, 13 teraz chyba postaci, 12 plus maina na tej zasadzie, 12 altów i maina. I wszystkie były wylevelowane ręcznie bez książek. A to już się skończyło. Czy ja wam powiem ostatnio, że jak nagrywaliśmy, powiem wam szczerze, że jak nagrywaliśmy z Wizem na zeszły tydzień odcinek, to miałam jakąś taką niechęć do Guild Warsa i naprawdę się zastanawiałam, czy tej gry nie odłożę. Ale pojawił się Grzesiu. Słuchajcie, ogólny motyw był taki, że ja chłopakom zabroniłam zabijania króliczków w grze. Nie dlatego, że lubię króliki i inne jakieś takie słoje moje. Bo po prostu lubisz chłopakom czegoś zabraniać. Nie, te króliczki są w grze przesłodkie, żebyście nie pomyśleli o jakichś innych królikach, które no do mojej ulubionej rasy nie należą, że tak powiem. Ale te króliczki w grze... Albo królikiem. No takim królikiem byś nie chciał być. Ale że w grze te króliki są naprawdę ładne, a chłopaki tylko latali i je zabijali, no to się... Ja powiedziałam, że nie, że koniec. No i Grzesiek, wiedząc, że chciałabym mieć barwnik, który się nazywa Celestial, barwnik, który kosztuje około 40 golda, a właśnie w tej grze naprawdę ciężko jest zdobyć golda, tak przynajmniej na początku grania, no bo teraz jak chłopaki tam mają itemy, to sobie mogą sprzedać tam bez jakichś większych jazd, nie? Tak, no, ale tak jak jestem za 10 000 golda. Tak jak ja jestem w dupie, no to wiecie, to jest dla mnie wciul kasy. No i Grzesiek właśnie powiedział, że... Przepraszam, widzę, że ci przerwałam, tak, pozwól, tak, że skończę. Tak, Grzesiu właśnie stwierdził, że on zabija te króliczki, bo z tych króliczków wylatuje barwnik Celestial. Ale oczywiście ze ścięłą to tak, no, tylko białe są w tej grze chyba króliczki. Nie, są bure, szare, czarne, czarnych chyba nie ma, ale jest ich więcej. A to burę możecie zabijać. No i ogólny motyw taki, że Grzesiu właśnie mówi, że bo zobaczysz, z króliczków pada Celestia. Ja mówię, dobra, masz tydzień na zabijanie króliczków. Po tygodniu ja chcę mieć Celestiala u siebie, albo masz zakaz zabijania króliczków już po prostu na zawsze, nie? Ever. Wyobraźcie sobie moją minę, jak chyba dzień po tym, jak nagrywaliśmy z Wizem, odpalam grę, żeby coś tam sprawdzić. Mam maila, prezent od króliczka i barwnik Celestial. Dobra, to teraz przepraszam Kina, że ci przerwałem po drodze, ale zobacz co mi dropnęło na party, pingam. Też mi to pingnęło, znaczy dropnęło ostatnio, co to w ogóle jest? To jest kolekcja, komandera, to jest łyżeczka komandera, łyżka do jedzenia. Okej. Okay. What the heck is this? A czemu ty mi nie mówisz, że wy sobie gdzieś biegniecie, a ja gdzieś tam się jeszcze kuźwa z nimi piję? A myślałem, że ty jesteś przede mną. Dobra, mam się tepać na Badlandsy. Na Badlandsy. Aha, dobra, bo ja włączyłem dialogowy. O! Ale to Commander pingał? Tak, Commander. Bo tu jest taki fajny system trollowania. Na zwykłych mapach VVV to się nie zdarza, bo są 4 zwykłe mapy VVV, po każdej na serwer i jedna są środkowa. 4 identyczne mapy VVV. 3 identyczne mapy VVV i jedna środkowa, czwarta inna, gdzie się wszyscy tłuką. I tam się to nie zdarza, bo tam się wszyscy tłuką o swoje. Ale tutaj to jest mapa specjalna, bardzo randomowa, na której wszystkie serwery, które mają zielony kolor, trafiają na zieloną część mapy. Na tej zasadzie ładujecie się i możecie trafić z ludźmi z innego serweru, byleby oni byli z zielonego serweru. W tym wypadku akurat z czerwonego dla nas. Tak. I tutaj ludzie często trolują, robią rzeczy, bo się nie przejmują ogólnym wynikiem, bo tutaj nie co 7 dni jest reset, tylko co 3 godziny.
Więc czy dostajemy w dupę, czy wygrywamy, to nie ma większego znaczenia, można za chwilę wrócić, jest całkowicie inna sytuacja. Tak naprawdę można też wyjść z VV i wejść na... po raz kolejny jest szansa, że nas wyrzuci na inne VV. Tak, na innego Sharda. To jest w ogóle... Znaczy to jest dobre, jeżeli wchodzisz i nie ma komandera, nie? Tak, albo dostajemy całkiem. To wtedy można przeskoczyć i mieć to gdzieś. Bo gdzieś nasi wygrywają na pewno. To na tej zasadzie działa. Co jest fajne, ale z drugiej strony macie na przykład dupków, którzy pingają, ubierają na chwilę komandera i pingają jako komander, że wracamy wszyscy do bazy. Znaczy, to nawet nie trzeba pingać jako komander, oni po prostu, jak widzicie, są oznaczeni tym samym kolorem. Dlatego ja na początek zawsze sobie najeżdżam na mapce na komandera, patrzę na nazwę, dopiero później klikam teleport. Tak. Bo teraz chyba jest jakiś Polak i to palący papierosy, bo Niku jest kopcem. Nie, to żeby Sucharek na dzień dobry. To jest jak czar z Harry'ego Pottera, tam była drętwota, to tutaj czerstwota! Był facepalm? Powiedz mi, że był facepalm. Nie, nie było, bo mam zajęte ręce. Aha. Tu się kiedyś dało tepnąć na górę, już się chyba nie da, z tego co widziałam nie ostatnio. Właśnie, sprawdzę. Nie, da się, udało mi się na most tepnąć. A, no na most to tak. I tak natomiast jest nie da szybciej. Się tepnąć tak jak wiesz. Tak jak wcześniej. No, no to jest bardzo się z dołu tepało się tu na górę. Najgorsze trzeba było jest... w dobrą dziurkę kliknąć. No. A to pamiętajcie panowie, zawsze trzeba w dobrą dziurkę. Bo inaczej nie ma efektu. A no to trzeba też zapracować. Nie, inaczej jest efekt, tylko... Wiesz, nie tak jakby się chciało. Krwawiący nos. Na przykład. Znaczy my dalej o Guild Warsie mówimy, jakby ktoś nie tak, wiedział. No jakby można spaść w przepaść i rozwalić sobie nos. No, na ryja. No. Przecież aktualnie jesteśmy skorpionami, więc było trochę ciężkie. Takimi pseudomechanicznymi, one mi się tak. Nie podobają, ale... Czy... Ja jestem skorpionem, więc no dla mnie teoretycznie wszystkie skorpiony są spoko, ale te jakieś tak... To jakoś tak mniej. No. Inne mniej bardziej, te mniej mniej. Dobra, komandor, zmieniamy się, czy zostajemy z korpusami? Zostajemy z korpusami. Tak. Co mój skorpion robi? Come on. Ale wszyscy się zmienili z powrotem. To ja się też zmieniam. No. Bo ja z tego skorpiona jak walę, to zazwyczaj nie zaliczę mi, że trafiłem bossa ani razu. Chociaż widzę damage na nim wchodzący. A dzisiaj mam dzień rzęs włażących do oczu. To jest tak nienawidzę. Raz na 2-3 miesiące mi się zdarza tak, że po prostu przez cały dzień wyjmuję takie kolce z oka. Żyjesz czy nie? Okej, okay, żyjesz. Żyję. Bo tutaj hurtem padli i... Bo on jak umiera, rozrzuca te swoje śmiechowe obszarówki, które na nisko levelowe postacie działają jak instakill. Moja postać jest koksem. No twoja postać jest... To znaczy może nie tyle postać, co gracz siedzący przy klawiaturze. Ale i tak jest nieźle. Co chcesz? Ja nic. Aha. Okay. Aha, dobra, dobra. Pogadamy czyli później. Się niedługo dowiem co chcę. On tego ulewa i leci na Worma, czy nie? Tak, bo on ma na sobie tą niewrażliwość przez 35 sekund. Aha, ale tu chyba biega w kółko teraz. Nie, w drugą stronę. Czemu biegnie w drugą stronę? Nie przecież wiem. Przecież Wurma nie mamy. Co on pyni? No Wurm za 10 sekund. Aha, dobra. Wyłączony czat mam, nie widzę. Spoko. Oni też nie będą widzieć, bo tam będzie moja morda. Znaczy i twarz, przejęli coś. Inferno. Więc jednak idziemy w drugą. Wracamy. Halo, no. Ile sekund zostało? 13, to jest kabłom. Okej. Okay. Ale debile zaczną to przejmować, oczywiście. No, jak lubią. Czy ja wam powiem szczerze, że mam swojego ulubionego komandera. Mój ulubiony komander nazywa się Rox. Czasem biega w takim różowym tym... Czy ma jedną zbroję taką różową, ale nie dlatego go lubię, to mnie w nim wkurza. Ale kurde, jak on leci, to ludzie wszyscy wiedzą, co mają robić. I na zasadzie właśnie zamieniamy się w skorpiony, rozwalamy most i jest czysta komenda od niego. Zostańcie w skorpionach albo pinga spell, który sprawia, że się odmieniasz. I wtedy wiadomo, co robić, a nie takie wchodzisz i tak naprawdę tu gdzieś tam na czacie sobie wyczytaj, co on ci pisze, albo ci nie pisze, tylko patrzaj, co ludzie robią. To jest takie...
On jest chyba z naszego serwera, tak mi się wydaje. Bo niezależnie od rotacji, co jakiś czas na niego trafiamy. A na powinien być pod innym kolorem, no. Mam nadzieję, że tak jest. Bo Rox jest zarąbisty. I ja go uwielbiam. Z żadnym komanderem się tak dobrze nie biegał jak z nim. Przejęli zjeboszczaki? Przejęli, oczywiście. Po co dać wszystkim drugą skrzynkę, nie? Jak można przejąć im pod nosem. Oj tam, oj tam. Lecimy na Airpointa. W sumie... Wow. Rozumiem, że się wpieprzyłeś w zerk. Nie, nie, nie wpieprzyłem się w zerk, ale i tak nie zabili, zerk się wpieprzył w ciebie. Tak, zerk się w nas wbił. Nic nie widziałem. Znaczy ja to zauważyłam w momencie, kiedy komander wyciągnął skrzynkę i położył ją na ziemi, no to już wiedziałam, że ściana pada. Aha, u mnie to było bardziej na zasadzie, tak mi zaczęło lagować, że zanim udało mi się skręcić i właśnie mi zrobili contested ten i muszę się tepać do tego teleportu dalej. Kurde. Spokój, tu jest tyle, że wiesz. Że wszyscy zaraz będziemy lecieć od topa. Ja wiem. To jest przegrana bitwa. To jest właśnie fajne na tej mapie. Wygrywamy, przegrywamy, lecimy dalej. Nie ma jakiejś... Nie! Kto tu jakiś obszar? Nie! No chyba, żeby akurat była jakaś większa spina, nie? No roznieśli nas, trzeba mi to przyznać. No ale jest ich dużo więcej. No wiesz, my jesteśmy czerwonym serwerem, jesteśmy najsłabsi, więc... Tak, no niestety. To jest w ogóle przykre na tej mapie, że czerwony serwer, który jest najsłabszy, ma tą bazę, którą się przejmuje, fort, najłatwiejszy do zdobycia. A zieloni, którzy są z definicji najmocniejszymi serwerami, mają bazę najtrudniejszą do zdobycia. Zauważyłaś, że nigdy nie lecimy zdobywać zielonej bazy? Fisu, chyba trochę za mało grasz w FIFA-owi, wiesz? Co? Ale nie, znacznie częściej lecimy na tą niebieską. Wiesz co, to się tak naprawdę zdarza ile? Teraz drugi dzień tak widzę. Zawsze lecieliśmy na zielonym. Tak? Jak przecież ostatnio... Znaczy no, ja gram po nocach, to po nocach grałem koksy. No dobra, to jest... No teraz mamy godzinę 12:40, więc... Grają ludzie, którzy robią to będąc w pracy i między zleceniami na zasadzie trzeba coś porobić przez parę minut. Gimbazy nie ma. Same plusy. Po prostu. Pamiętasz, jakie czystki się nagle zrobiły na PvP, jak się skończyły wakacje? Tak. Pierwszy dzień, to znaczy 1 września? To był pierwszy dzień szkoły, czy 3 września w tym roku był? Pierwszy dzień szkoły? Drugi. Obojętnie. Wrzesień, pierwszy dzień szkoły. I ładujemy się na PvP. Normalnie PvP było przepakowane ludźmi, a tutaj czysto, puste serwery, tak. Wow! A na VVV co? Wbijamy jeden komander, 15 osób. Luda nie ma, tak, co jest grane? Była masakra pod tym względem. Wracaj, komander skręcił wcześniej. Już ty w morda. Żeby nie było, że ci nie mówię. No i to, że mi raz powiedziałeś, to jeszcze wiesz. No. Nic nie zmienia. Dobry jestem, dobry. Coś jeszcze mieliśmy głupawego do powiedzenia? Wizu Commander. Cofa, no. Ale postawił to AC, to je pomogłem budować, żeby było. I... A, bo tak wracając właśnie do komanderów, na przykład ten ostatni patch, na który my tak narzekamy strasznie z Kiną, właściwie nie tylko my, ogólnie prawie wszyscy na to narzekają, to się nazywa Feature Patch. No właśnie te feature, nie? To jest drugi Feature Patch, to jest coś takiego jak... Jak to się nazywało? W Windowsie XP na przykład były Service Packi. W 7 bodajże teraz jest Service Pack 1, to znaczy jest. Od dawna jest, ale. Ta zasada, że to jest coś, co ma zmienić dużo w mechanice rozgrywki ogólnie. I pierwszy feature pack naprawdę dużo zmienił, dodał rzeczy, które jakby, jak oglądaliście moje filmiki, to kojarzycie. Jeżeli oglądacie mnie od czasu, kiedy Kina gra, to możecie nie kojarzyć. Dodali coś takiego jak wallet. Kina kiedyś wszystkie waluty, które miałaś na postaci, były przypisane do konkretnej postaci. Czyli miałaś karmę na postaci, no, miałaś złoto na postaci. Tak. I jeżeli... Wiedziałam, że rozwalą most. Właśnie miałem mówić. I jeżeli
miałaś jakiś hajs na postaci, to musiałaś przez bank przerzucać na inną postać. Karma była przypisana do postaci na Hama i nie dało się jej tam przerzucić na inną postać. Taki ból. I potem dodali wallet, przypisali to na całe konto i teraz jest wygodniej, znacznie wygodniej. I dodali mnóstwo innych fajnych rzeczy ułatwiających granie. Drugi feature pack skupił się na niskolevelowych postaciach, na levelowaniu, co jak słyszeliście zjebali. I bardzo długo zapowiadany... Zepsuli! Tak, zepsuli. I bardzo, bardzo długo zapowiadanym featurem było usprawnienie komanderów. I były ploty, że wreszcie komanderowie będą mogli wydawać rozkazy, że będzie się nam na mapie wyświetlało, gdzie mamy biec, jak tam dobiegniemy, to nam mignie opcja. No ogólnie cuda bajery. Co oni zrobili? Kina, jeżeli spojrzysz na mnie teraz... Gdzie ty kurwa jesteś? Gdzie znasz komander w ogóle? No... Tak. To jedyne co dodali, to że jak mam tego komandera nad głową, to mogę mieć go żółtego, albo na przykład czerwonego. Od kiedy ty masz komandera? Wtedy co się dowiedziałem, że ceny komandera podrażają. Aha, bo zapowiedzieli, że ceny kupienia. Kiedyś komander kosztował 100 golda i tam ileś tam set badży, bandaży, tak jak ty to mówisz. Ja mam tak, bandaże honoru. Tak. 3000. I był za 100 golda to jest sporo, ale to jest wyobrażalna suma. Jestem w stanie sprzedać tam jakiegoś minisa zdublowanego jednego, drugiego i mieć te 100 golda, nie? A jak teraz zmienili, że można zmieniać kolor komanderowi, wow, fajnie, można mieć różowego komandera. To jest jedyne, co zmienili z komanderem. Żadnych rozkazów, żadnych dodatkowych opcji, nic. Nawet inaczej się nie wyświetla na tym, na czacie, niż się wyświetlał wcześniej. No więc... Teraz kosztuje 300 plus tam badże. Tak. Jak oni się przedostali na drugą stronę? Pewnie pobiegli od Tepa. Dobra, no to biegniemy naokoło. No i tak się smuteczek zrobił. Naprawili most, dobra. I w momencie jak się dowiedziałem, że ma być zmiana ceny, to po prostu wyskoczyłem z kilku rzeczy, które były zaplanowane na tak na czarną godzinę, żeby móc sobie kupić na szybko komandera. To już wiesz, Kina, skąd czasem mam nagły przypływ gemów, żeby móc ci kupić czapeczkę pandy. Która jest zajebista, zaraz wam ją pokażę, jak tylko będzie mi coś bić. Słuchajcie, ogólny motyw jest taki, że tak, to co właśnie widzicie, że komander może być żółty, zielony, fioletowy lub niebieski. Ja bym zmieniła jedną naprawdę rzecz, która mnie wkurza. Na zasadzie, wy w sumie czatu nie widzicie, bo jest tam moja kamera, ale komander pisze takim specyficznym czerwonym kolorem. Problem jest w tym, że każdy, kto ma komandera, może takim kolorem pisać. Plus i... wszyscy piszący mapkowo też piszą na czerwono, a jak tak, ktoś się nie przyjrzy, są podobne. No i problem jest taki, że czasem nie widać tego, co ten komander tak naprawdę chce przekazać ludziom, tak? I to wkurza, no. I ta ikonka, ten kolor komandera powinien być przednikiem, żeby było widać, że na przykład nawet jak ktoś się podszywa, to od razu widać, że pisze komander, to pierwsza rzecz i patrzysz na to, na nick, a nie ktoś pisze na czerwono w serii czerwonych napisów i tam już ci jest obojętnie, byleby było, nie? Nie chcesz wiedzieć, co właśnie zrobiłam do kamerki, bo oglądam czapkę, którą od ciebie dostałam. Aha, no moment. Kurde. Ciągnęli w walkę tego złamasa. No nawet mnie w kurwie. Tak, nie można było pogadać. Jest okej. Minęło 30 minut, ja odpalę ponownie nagrywanie. Czy my ten... Możemy powoli zawijać. No, chyba to co mieliśmy powiedzieć już powiedzieliśmy. Odpalę kamerkę, żeby chociaż na zakończenie było. Nie no, tak. Okej, tędy nie skakać, bo tu się spada. To pamiętam. Ja nie wiem, gdzie ty tam próbujesz skoczyć? No od jednego oleju chciałem przeskoczyć do drugiego, ale pomiędzy nimi jest przepaść i trzeba zbiec po schodach, a to się wydaje, że można doskoczyć, ale to jest złudne! Bardzo złudne. Ogólnie plan na dzisiejszy filmik był całkowicie inny, ale wrąbał się w nas zerk, tak, który sklepaliśmy. Widzieliście to nagranie, było ich więcej i ogólnie ja nie wiem, jak oni to zrobili, że dostali baty. Ja po prostu nie ogarniam, jak oni się dali sklepać. No ale to byli chyba niebiescy, tak? Kto jest teraz niebieski? No nie wiem, czy to byli niebiescy. Francuzi. Ale kurde, oni tak za bardzo chyba tam się na zielonym szarogęsi. Nie no, oni przez zielone przebiegali. A to jak zieloni? Czyli to byli zieloni. Hiszpania. Hiszpania.
Dobra, to co, staniemy sobie tu przy supplysach i kończymy? No można. Wbiję tylko cię dogonię do bazy. Podnoś te supplysy, póki są. Czemu nam tych nie wierzę. Już nie ma supplysów? Nie ma supplysów. Chociaż, żeby było śmieszne, u mnie dalej pokazuje, że są, nie? U mnie wyświetla też, bo one powinny znikać, nie powinno być tych skrzynek, jak się skończą. To znaczy, im więcej jest supplysów, tym więcej tam powinno leżeć, tak? Dobra, dawaj, stajemy sobie na tle tego... oblecha. Tego paździocha. Oblech lepiej pasuje. Chociaż powinien być mniejszy. Dobra, no to ja wam dziękuję za uwagę. I hej! Hej! Moja postać się, czekaj, się wypięła się. O.